W zeszłym roku ta mała wioska zamieniła się w dziki zachód i pełna była przystojnych kowbojów, którzy bawili się do muzyki country. Tym razem Kartoffelfest w Bolesławiu odbył się w morskim klimacie, gdzie bujano się w rytmach żeglarskich szant. Piraci, żeglarze, stare wyki morskie i szczury lądowe – to oni wspólnie z pozostałymi biesiadnikami bawili się w sobotę przed domem wiejskim w Bolesławiu. Na czym pan przypłynął? Na tratwie. Było bezpiecznie? Oczywiście. Pogoda dopisała? Jasne. Ale będzie pan odpływał dopiero późnym wieczorem, rozumiem? Zobaczymy, jak tam impreza będzie. Czy będzie dobrze, czy... Musi być dobrze. Myślę, że będzie dobrze. Jak sama nazwa wskazuje, Kartoffelfest to święto ziemniaka, dlatego obok słodkości oraz niezbędnych napojów rozgrzewających nie mogło zabraknąć tutaj smacznych potraw z nim w roli głównej. Mamy chleb pieczony na grillu, bez konserwantów, do tego przychodzi ogórek kiszony, pomidor, cebulka, szczypiorek, rzodkiewka, później mamy grochówkę, wszystko swojskiej roboty. Jakie ciasto cieszy się największym wzięciem? Makowe. Wszystkie, bo już jest dobre. To się wszystko kończy. Wszystko dobre. I co, zabraknie? Może. No, może braknąć. Piwa na pewno nie braknie. Może nie braknąć, ale piwa na pewno nie. Iście żeglarską atmosferę wprowadzały również przedszkolaki i dzieci ze szkoły, które swój program artystyczny zaprezentowały w języku polskim, angielskim i niemieckim. Mamy ich garstkę, ale dlaczego ich nie pokazać? Dlaczego nie mogą się wszystkim pokazać? I widzę, że naprawdę tych ludzi tu jest już tyle o tej porze, a co dopiero wieczorem. Staramy się jakoś wprowadzać różne fajne pomysły, takie innowacyjne i widzę, że to ma sens, że to ma jakiś tutaj głębszy sens, bo ludzie chyba chcą trochę takiej zabawy, trochę się wyluzować, odstresować. Na każdy dzień mamy, każdy nosimy to jarzmo, więc czemu dzisiaj w Bolesławiu nie zrzucić tego jarzma? Ale nie zrzucamy dzisiaj kilogramów, dzisiaj jemy i to dobre jedzenie. Dzisiaj jemy, bo nasza tawerna jest przebogacie zaopatrzona we wszystkie potrawy z kartofla. Jedynie nie mamy sznapsa z kartofla, ale dopracujemy, bo za to mamy rum, jak przystało na prawdziwą tawernę. Nad porządkiem i dobrym samopoczuciem gości czuwał także kapitan załogi, który przyznał, że bolesławski Kartoffelfest blisko dekadę temu zaczynał się od 20 ławek. Teraz nie wystarcza nawet 60. Staramy się po prostu umilić czas wszystkim, powiedzmy, którzy uczestnikom, którzy tutaj przychodzą nas odwiedzać i po prostu no, jej coraz więcej. Bardzo nas to cieszy, że po prostu ta impreza, jak ten Kartoffelfest ma po prostu w naszym terenie ma takie dosyć dobre po prostu niemanie i wzięcie, że po prostu ludzie przychodzą, bo coś się zawsze, coś nowego dzieje. Bardzo mało rozrywek jest w ogóle w okolicach, tak, nie, i to trzeba to wykorzystać od czasu do czasu, nie. Zawsze ładnie, wesoło, no, także pan organista nam przygrywa, także fajnie jest. Ziemniaczana impreza zorganizowana została przez DFK w Bolesławiu, ale zaangażowały się w nią również panie z koła gospodyń wiejskich oraz inni mieszkańcy wioski.